Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z modyfikacji do Gothica 2 pod tytułem Kroniki Myrtany Archolos. Idziemy na górę do Trimegisto. Okazało się, że on jest tutaj na górze z tym Hugem, także musimy sobie pójść tutaj, bo go troszkę szukałem, nie mogę go znaleźć, ale okazało się, że przesiadują tutaj i tutaj będzie cała ta akcja. Nim zaczniemy, chciałbym podziękować obecnemu tu Marvinowi za pomoc w sprawie i uchwycenie oskarżonego. Hugh, stoisz przed nami oskarżony o bluźnierstwo, oszustwa oraz próbę morderstwa królewskiego paladyna. Powiedz, czy przyznajesz się do winy? Przyznaję się, że handlowałem specyficznymi przedmiotami. Nie uważam jednak, bym popełnił tu jakieś przestępstwo. Jeśli chodzi o próbę morderstwa, to jestem niewinny. Na własne oczy widziałem, jakie przedmioty znajdowały się w twojej chacie. Wobec czego uznaję cię winnym tych czynów. Wracając do sprawy znacznie poważniejszej, obecny tu Marvin twierdzi, że to ty wskazałeś mu miejsce, w którym, jak to określiłeś, miał się odbyć rytuał oczyszczenia. We wskazanym miejscu zarówno on, jak i paladyn Runar zostali zaatakowani. Tę wersję wydarzeń potwierdza również Runar. Słowo paladyna ma wielką wagę. Spytam zatem ponownie, czy jesteś winny zorganizowania próby zabójstwa? Pośrednio. Słucham? Pośrednio. Znam ludzi, którzy dobrze zapłacą za wystawienie im kolejnego królewskiego psa. Przyznaję się, wystawiłem ich. Miałem nadzieję, że nie wyjdą z tego żywi. Rozumiem. Czy masz zatem coś na swoje usprawiedliwienie? Tylko tyle, że Myrtańczycy rujnują tą wyspę. Mam nadzieję, że prędko dopadną was wszystkich orkowie. Wobec tego wyznania uznaję cię za winnego. Wiedz, że gdybyśmy nie przestrzegali praw panujących na Archolos, czekałaby cię śmierć przez powieszenie. Mając na uwadze to, gdzie się znajdujemy, przekazuję cię pod sąd świecki. Niech Inos ma twoją duszę w swojej opiece. Pozostaje jeszcze kwestia Marvina. Zeznania mistrza Tengrala i paladyna Runara wyraźnie wykluczają jego udział w spisku. Dlatego oczyszczam cię z wszelkich zarzutów w tej sprawie. Możesz odejść wolny. Dziękuję, mistrzu. No, i się okazało, że zostaliśmy oczyszczeni. Nie mają żadnych podejrzeń co do nas już. W ogóle żadnych. Zdanie chyba zostało już wykonane oczywiście. I Hugh trafił do lochów i poczeka na świecki proces. Możemy jeszcze sobie z nim porozmawiać? Inos z tobą. Cieszę się, że wszystko się wyjaśniło. Musisz mi wybaczyć moje podejrzenia. W każdej sprawie musimy być bezstronni. Dobrze się spisałeś. Proszę, weź tę miksturę. Nie jest taka sama jak w tamtej chacie, ale może kiedyś będziesz jej potrzebował. Kim jesteś? Czy barwy mojej szaty nic ci nie mówią, synu? Jestem skromnym sługą Inosa, a jeśli pytasz o moje śmiertelne imię, nazywam się Trimegisto. Trudno jest zostać magiem? Tylko wąskie grono nowicjuszy zostaje magami Kręgu Ognia. Zanim to jednak nastąpi, kandydaci muszą wykazać się trzema cnotami. Silną wiarą, głęboką mądrością i niezłomną wolą. Potem są poddawani długim i dokładnym próbom, podczas których sprawdzane są ich zdolności magiczne. A jeśli przez lata służby pokornie wypełniają wolę pana, mają szansę dostąpić zaszczytu noszenia szat, takich jak te, które mam na sobie. Jesteś arcymagiem? Z woli Inosa tak się stało. Ten tytuł to wielki dar, ale i równie wielka odpowiedzialność. Każdego dnia dziękuję panu za łaskę, jaką mnie obdarował, i modlę się o siły, abym dalej mógł mu służyć u boku pozostałych członków Najwyższej Rady. Znasz się na zaklęciach? Inos w swej mądrości obdarzył mnie wiedzą, dzięki której zgłębiłem najwyższe kręgi magii. Jednak bez wiary moje zaklęcia byłyby niczym więcej jak kuglarskimi sztuczkami. Często z nich korzystasz? Nie używam zaklęć na co dzień, ale wiem, że gdybym poprosił,
Mój pan odpowiedziałby na moje wezwanie. No dobrze, na tym możemy ten wątek zakończyć. W poprzednim odcinku jeszcze, pod koniec, też w sumie z automatu, dostaliśmy właśnie od Kandaka, który sobie tutaj rozmawia, zadanie pod tytułem Złote i Nosy. Mamy również zadanie Tanic Strażnicy, które nam wpadło z tablicy ogłoszeń. I w ogóle z tablicy ogłoszeń dużo nam ogólnie tam listów gończych wpadło też. Zapotrzebowania jakieś tam były na różne rzeczy. Także trochę tego mamy naprawdę i nazbierało nam się tych zadań. I teraz, no, co byśmy mogli zrobić? Ogarnijmy sobie to zadanie pierwsze. Złote i Nosy. Zobaczymy. O, jeszcze z tym gościem w ogóle nie gadałem. Mogę ten miód sobie wziąć? I wino? I drugie wino? Chyba ta. Jeszcze z Gardem nie gadałem w sumie. Nie jesteś stąd, prawda? Skąd wiedziałeś? Natychmiast to po tobie widać. Ruszasz się inaczej. Odcień skóry masz inny i jakoś tak inaczej po prostu ci z oczu patrzy. Tak się składa, że sam nie jestem stąd. Nazywam się Gard i pochodzę z Nordmaru. Przydałaby mi się pomoc kogoś, kto niekoniecznie jest stąd, a jednocześnie zna okolice. Czego potrzebujesz? Też czujesz ten skwar? Dosłownie czuję się jak udziec z kretoszczura na patelni. Cała ta okolica suchnie. Wszędzie pełno ludzi. Muszę znaleźć jakieś spokojne i chłodne miejsce. Masz jakiś pomysł, gdzie mógłbym się udać? Mam przy sobie mapę, mógłbyś mi je na niej wskazać. Oczywiście. Jeżeli mi się spodoba, to będę miał dla ciebie specjalną nagrodę. O właśnie. To jest to zadanie, w którym będziemy mu proponować miejsca, w których, no, będzie czuł się dobrze. I my ogólnie tam zwiedzając jakieś miejsca, to dostajemy jakieś nowe wpisy i dopiero chyba teraz możemy przyjść... A nie, w sumie... Byliśmy w winnicy jeszcze jakby przed tym zadaniem i to się już liczy, powiedzmy, bo myślałem, że będę musiał jeszcze raz tam iść i dostać wpis i dopiero wtedy myślałem, że będzie dopiero opcja taka, żeby to wybrać, ale jednak... Jedna z winnic ma podziemny składzik wina. Jest tam całkiem przyjemna temperatura, a sami mieszkańcy winnicy wydają się dość przyjaźni. Miałbyś miejsce do pracy i odpoczynku. Sam nie wiem, ale lepsze to niż siedzenie tutaj cały czas. Chętnie sprawdzę to miejsce. Chwila. Do zobaczenia. I okej, okay, później sobie będziemy mogli z nim porozmawiać. Mogłem teraz te kwestie przeklikać, ale dobra. Dojdziemy do winnicy i on tam powinien być na miejscu i będzie można mu proponować jakby kolejne miejsca i jakoś to tak wyglądało, czyli weźmy się za to zadanie z tymi złotymi inosami. Musimy tutaj z nimi na pewno porozmawiać od rozmowy z Mylorem. Okej. Okay. To jest ten. Inosy! Złote inosy dla każdego! Kup jednego, wygraj drugiego. Młody chłopcze, może chcesz wprowadzić odrobinę boskiej mocy naszego pana do swojego domu? Oferuję szeroki wybór posążków Inosa na każdą kieszeń. Nie mam miejsca na posążek w domu. Nie masz miejsca dla Inosa w swoim domu? Nie gadaj bredni. Nie rozumiesz, ja mieszkam pod schodami. O, bez obaw. Znajdziemy jakąś malutką figurkę. Paladynowi Kandakowi nie podoba się wasz handel posążkami Innosa. O bogowie, znowu to samo. Ile razy mam powtarzać? Handluję legalnie! Wiem, że jest paladynem i ma już swoje lata. Ale jeśli dalej będzie mnie nękał, będę musiał porozmawiać z wodzami. Masz wszystkie potrzebne pozwolenia? Proszę. Oto moje dokumenty, panie władzo. Zobaczmy. Dziękuję. Wszystko wydaje się być w porządku. Skąd bierzesz swoje figurki? Wszystkie moje posążki są wykonane z najwyższej jakości materiałów przez doświadczonych i dobrze opłaconych pracowników. Następnie są bardzo ostrożnie pakowane, by dotarły na moje stoisko w doskonałym stanie i wysyłane drogą morską na samo Archolos. Tam je odbierają tragarze, dostarczają do mnie
I ostatecznie, za kilka złotych monet, każdy może się cieszyć własnym wizerunkiem Inosa. Magowie nie mają nic przeciwko? No ależ skąd? Wręcz przeciwnie. Są bardzo zadowoleni, że przyczyniam się do szerzenia wiary w naszego Boga. I tylko dlatego nie widzą w tym nic złego? Chłopcze, szczegóły kontaktów z magami nie powinny być twoim zmartwieniem. O co chodzi z tym drugim straganem? Ten cały kantak zaczął robić taki szum o Złotej Nosy, że nie tylko klienci się tym zainteresowali, ale i konkurencja. Początkowo cieszyłem się. Sprzedawałem więcej figurek w ciągu dnia niż przez ostatni tydzień. Ale pewnego razu pojawił się Groen ze swoim stoiskiem. Jak gdyby nigdy nic, zaczął sprzedawać dokładnie to samo co ja, twierdząc, że moje towary są podrabiane. Co gorsza, gdy dowiedział się skąd biorę swoje figurki, zaczął rozgłaszać, że nie jestem patriotą, bo nie pozwalam zarabiać obywatelom Archolos. On również ma pozwolenie od magów i urzędu? Dokładnie. Nie wiem jak do tego doszło, ale w przeciągu kilku dni zdobył wszystkie pozwolenia. Próbowałem porozmawiać o tym z magami, że jestem bezpodstawnie oczerniany. Obiecali przyjrzeć się tej sprawie. Ile sobie liczysz za jedną figurkę? To już zależy od ich wielkości i materiału. Proszę, spójrz na moją ofertę. Pohandlujmy. Brązowy Inos, złoty Inos, srebrny Inos. Tak po prostu chciałem zerknąć, ale... złoty stoż kosztuje. Można odnieść wrażenie, że jest z nim coś nie tak. Jeśli w twoim sercu jest Inos, jeszcze wrócisz. No tak. Pewnie co innego by też powiedział, jakbym kupił już, nie? Witaj, czy jesteś zainteresowany zakupieniem pięknego posążka Inosa? Nie tylko ozdobi twój dom, ale będzie też trzymał z daleka wszelakie pomioty Beliara. Nigdzie nie znajdziesz piękniejszych Inosów niż u mnie. Nie jestem zainteresowany. Jak sobie chcesz, ale pamiętaj, Inos miłuje jedynie szczodre sługi. Ładne stoisko sobie tutaj urządziłeś. Prawda, nie mam na co narzekać, ale to i tak dopiero początek. Planuję rozwinąć ten interes. Jeszcze kilka lat i moje posążki będą sprzedawane w całej Myrtanie. Czym różnią się twoje towary od tych sprzedawanych przez Mylora? Przyjacielu, czym one się nie różnią? Moje figurki są wykonywane jedynie ze specjalnie wyselekcjonowanych materiałów, dobranych i przetworzonych przez najlepszych rzemieślników. Mylor opowiedział mi podobną historię. A czy wspomniał o tym, że wszyscy rzemieślnicy tworzący moje posążki pochodzą z Archolos i poprzez kupowanie moich produktów wspierasz lokalny handel? Mylor za to sprowadza te swoje podróbki niskiej jakości z Korinis czy innej portowej wiochy. Lokalni rzemieślnicy. Masz kogoś konkretnego na myśli? Ja jestem od handlowania. Nie znam imion wszystkich osób, które wytwarzają moje towary. Doglądaniem dostaw, ze względu na swoje dobre kontakty z rzemieślnikami, zajmuje się Dima. Możesz z nią porozmawiać i zapytać o szczegóły. Nie mam nic do ukrycia, w przeciwieństwie do tego niepatriotycznego Mylora. Masz wszystkie potrzebne pozwolenia? Dopiero co wyszły spod pióra samego Mateja. Zobaczmy. Trochę mnie to kosztowało, ale było warto. Dzięki nim mogę w pełni legalnie prowadzić stoisko na terenie miasta Archolos bez obaw, że ktoś z urażonymi uczuciami religijnymi rozkaże mi się wynieść. Pamiętaj, Inos miłuje jedynie szczodre sługi. Kurde, no naprawdę, no jeżeli oni mają wszyscy tutaj te pozwolenia, magowie tutaj też im nic nie mówią, no to trochę to w sumie może być wyolbrzymione, chociaż robić biznes na takim czymś i jeszcze jeden na drugiego będzie coś tam gadał. Są na to duże szanse. No nie wiem, zobaczymy. Co byśmy musieli teraz w ogóle zrobić? Do Dimy iść może? Tak, do Dimy. Dima jest właśnie z Gildii Kupieckiej, więc daleko nie mamy, także porozmawiamy sobie z nią, zobaczymy co ona powie na ten temat. No i co no? Trzeba to będzie rozwiązać oczywiście. Pomożemy temu paladynowi, co nie? O, kolejka się dłuższa robi już, widzę. Pomożemy temu paladynowi. No i zobaczymy. No, tu jest właśnie jest ta akcja ze sproszkowaną rudą.
Słyszałem, że pozyskujesz złote innosy dla Groena. Tak? A kto ci tak powiedział? Groen. No tak. Wszystko jasne. Ten człowiek niczego nie potrafi zachować dla siebie. Staram się od jakiegoś czasu rozszerzyć swoją działalność, a handel tymi figurkami wydawał się bardzo opłacalny. Nikt nie wie dlaczego, ale nagle wszyscy zaczęli się nimi interesować. Musiałam znaleźć tylko kogoś, kto będzie mi je mógł dostarczyć w odpowiedniej cenie. Możesz się podzielić ze mną tą wiedzą? Taka wiedza swoje kosztuje. Nie mogę być jak Groen i ryzykować, że ktoś wygryzie mnie z interesu. Mogę chociaż wiedzieć, po co ci ta informacja? Powiedz mi po prostu, ile chcesz za te informacje. Widzę, że jest to dla ciebie bardzo ważne. Dobrze, nie będę cię w takim razie wypytywać. 100 sztuk złota, a ja podaję imię i miejsce. Nic więcej. Towar dostarcza mi Mures. Nie wiem jednak, gdzie go możesz znaleźć. Zawsze to on znajdował mnie lub porozumiewał się poprzez posłańca. To on dostarcza dla mnie złote i nosy. Nic więcej nie wiem. No myślę, że coś jeszcze więcej wie, ale i tak nam dużo powiedziała. Mures, a czy do Mateja też przypadkiem nie musieliśmy też iść? Pewnie, wiecie, upewnić się, czy aby przypadkiem no te pozwolenia, powiedzmy, nie mogłyby być podrobione? Nic nie mamy w sumie. Ale dobra, okej. Okay. Czyli jeżeli jest tutaj wszystko git, no to jest tak to dobrze z tymi dokumentami. No bo wiadomo, że zawsze można przecież podrobić, nie? A niekoniecznie Marvin może skapnąć się. Także Mures. To było przecież jasne. Za cholerę nie wiem. Może pracownicy od wyładunku towarów ze statków powiedzą mi coś więcej? O proszę, no to jest wskazówka i to duża. Także mamy cel tam, mógłbym się w sumie przespać. Dobra, na razie sobie pójdźmy. Ej, w sumie. Poproszę. Proszę. Poproszę. Wybacz, nie mam więcej. O, dobra. Mam wrócić później. Chciałem sobie tych jabłek trochę właśnie jeszcze kupić. Bo tanio dość je miał, także spoko. Dobra, myślę, że możemy tam sobie skoczyć. Trzymaj, dobra, jedna sztuka. Myślę, że możemy sobie tam skoczyć. A, jeszcze Lennart, kurde, zapominam. Bo ten strażnik mnie zaczepił. Bo Lennart coś tam ode mnie chciał. No widzicie, mamy dużo naprawdę do zrobienia, także najpierw może no do portu pójdźmy, później sobie to, jak nie zapomnę oczywiście, skoczymy do koszar i kurde i pogadamy z Lennartem, bo coś tam od nas będzie chciał. To teraz kogo ja mam tu zapytać? No pracowników, co nie, ale jakiś gościu z imieniem pewnie. Jakiegoś kierownika czy coś? Rudy? Dlaczego nie pracujesz? A jak mam pracować? No powiedz mi, jak mam pracować w stoczni, mając sprawną tylko jedną rękę? Przecież obie są potrzebne! Od czasu do czasu próbuję coś zdziałać, ale jak tak dalej pójdzie, to stracę pracę! W końcu kto przy normalnych zmysłach będzie płacił komuś mało wydajnemu? Jak mnie wywalą, to zwolni się stanowisko i będzie można je zająć! Same korzyści! Dlaczego masz sprawną tylko jedną rękę? Złamałem sobie rękę jak... A nie interesuj się w jaki sposób! Po prostu złamałem i tyle! Czemu nie pójdziesz do magów? Wyleczą cię! A spieprzaj mi z magami, parszywcy łamiący prawa natury! Ot, co? Jak tylko jakiegoś widzę, to już mnie wszędzie kila. Jesteś młody? Wy to na wszystko patrzycie tak ufnie. Wierzycie w te gadki o pomocy potrzebującym. Kiedy nabierzesz doświadczenia, zrozumiesz, że lepiej trzymać rękę na pulsie. Właśnie z tego waszego braku rozsądku bierze się mój problem. I inni ludzie latają do magów z byle czym, więc medyków teraz jak na lekarstwo. Nie przypuszczałem, że ufając magom, tak bardzo się przyczyniam do upadku społeczeństwa. No, to teraz już rozumiesz. Ale spokojnie, możesz to wszystko naprawić.
Jako młodzieniaszek na pewno masz dużo wolnego czasu i sił. Jeśli zrobisz, o co cię proszę, to możesz być pewien, że ci się odwdzięczę. Powiedz, co mam zrobić. Jak to co? Aleś ty niedomyślny. Znajdź mi kogoś, kto potrafi nastawić bark. Tylko, żeby miał w tym wprawę. Nie chcę żadnego konowała. I żeby nie był za drogi. Nie mogę wydać całego majątku na jedną operację. Oczywiście. W końcu na czym oszczędzać, jak nie na zdrowiu? Hej, młody! Nie bądź bezczelny! Idź już! Szkoda tracić czasu! Na starość będziesz pluł sobie w brodę, że nie wykorzystałeś każdej chwili na coś pożytecznego. Naturalne metody, jeżeli nie magowie, no to jakiś zielarz, cyrulik bardziej może, co nie? Dobra. Jest tu ktoś, jest dach jakiś? Czym tu się zajmujesz? Jestem szefem tej pięknej stoczni. Mówię ci, w całym królestwie nie ma takiej drugiej. Moim głównym zadaniem jest projektowanie okrętów oraz pilnowanie, by terminy zostały dotrzymane, a zasłużone pensje wypłacone. W latach największej świetności budowaliśmy nawet kilka okrętów wojennych rocznie. Niestety, wielu naszych najlepszych rzemieślników dostało powołanie na front i budowanie nowych okrętów nie przebiega już tak sprawnie jak kiedyś. Możesz mnie czegoś nauczyć? Mogę ci pokazać kilka sztuczek, jak efektywnie pozyskiwać drewno. Kto wie, może kiedyś będzie jeszcze z ciebie cieśla i na coś się nam tutaj przydasz? Ucz mnie. Wydobywania możemy się u niego uczyć. Lecimy do setki? Nie mogę cię już niczego nauczyć. Jesteś za dobry. O, dobra, 90 ma max. No też tak w sumie źle szukam, no bo mówię, kierownik, a o to bardziej chodziło właśnie też o pracowników, ale... Ej, ty! Akurat ten jest tak typowo nazwany. Ej, ty! Wiesz, gdzie są rozładowywane statki przewożące złote innosy? Jak pracuję tutaj 20 lat, tak nigdy nie widziałem statku ze złotymi innosami. Czasami ktoś posążek albo dwa ma przy sobie, jeśli go stać, ale cały statek... Takich rzeczy jeszcze u nas nie było. No to słabo. Coś mi tu nie pasuje, muszę szukać dalej. Może inni pracownicy wiedzą coś więcej. Tylko, że tutaj kurde... Za bardzo nie ma kogo zapytać. Bo każdy ma chyba takie same kwestie, można powiedzieć. Tu w ogóle te miejsce, coś mi tutaj... się kojarzy, tu nie wiem, czy jakiegoś przypadkiem zadania nie było w tym budynku. Dobra, no wszyscy robotnicy teraz już wracają, no ale oni wszyscy chyba mają takie same jakby kwestie, nie? Nic tam innego. Ten gościu jakiś taki inny jest. A nie, obywatel. Ten jeszcze pracuje? Ten też? Nocna zmiana chyba. Są obywatele. Kurde, no nie mam pojęcia. Nie ma tutaj jeszcze nikogo. Coś tu chyba było. No ale w sumie jest późna godzina, także no... Kurde, nie ma tu ławki żadnej. Jest jakiś gościu? Zbir? O kurde. Zgubiłeś się? To świetnie. Zaraz ci pomożemy. Tak nie dacie mi rady. Wiecie, biegłem sobie. O, fajnie, jeden gościu. A tu się okazuje, że trzech jest. Dzięki za expa, przyjaciele. Tu jest jeszcze jakiś gościu. Stój! Nikt nie może zbliżać się do skrzyń. Aha. A jeżeli Stój. Się zbliża? Ogłuchłeś... Ala! Kurde, aż tak? Jesteś śmiertelny. Co ma w tej skrzyni? Wziąłem sobie wszystko. A to będzie straż mnie ganiać? Czy jak to działa? Nie, i tak nikt nie pyta. Znasz już moje zdanie. Nie wiem, czy ja źle nie postąpiłem. Ten mnie gania jeszcze. Chłopie. Daj mi spokój. To w
Dobra, może mu przejdzie. No i kogo ja mam zapytać? Dobra, może najpierw prześpijmy się gdziekolwiek. Bo... No teraz to i tak już tutaj prawie nikogo nie ma, także... Pół miasta mnie chyba nie będzie ścigało za to, nie? O, łóżko z poduszką nawet, zajebiście. Połowa mi głowy troszkę weszła w tą poduszkę, ale... Dek, to jest ten. Co u ciebie? Dzień jak co dzień. Drewno coraz gorsze, pracownicy coraz bardziej leniwi, a królewscy coraz bardziej nas popędzają. Dobra, no tutaj nic nowego takiego nie mamy. Robotnik, robotnik, mam... Kurde, pytać teraz wszystkich po kolei? Nie, no wątpię. No musi być jakaś osoba odpowiedzialna. Tam z tyłu jeszcze sobie podejdziemy zaraz. Odpowiedzialna, to znaczy, no, że coś nam powie więcej, nie? Podajdźmy sobie z tyłu. Nie wiem, czy tutaj się dowiemy czegokolwiek, ale... Hej, ty! No nic, hey, obywatel, ty. Robotnik... Co? No nic, tu nie ma. Kurde. Ten mnie goni? Chyba nie. Albo wystarczająco zbyt blisko nie podszedłem. Tutaj to nie wiem, kto to jest tajemniczy. Witaj, nieznajomy! Leonzo? O właśnie, zapomniałem o nim! Książka jego. Oto twoja książka. O, czekałem na nią. Cóż, tak jak obiecałem, należy ci się mała nagroda. Dzięki za pomoc. Nigdy więcej się nie spotkamy. Aha, nigdy więcej się nie spotkamy. Ciekawe, kurde. To znaczy dobrze, że... limitu czasowego jakby nie było, bo kilka dni to już dawno minęło, ale no... Wiadomo. Dobra, musiałem się napić. No dobra, no to... Co teraz? Kręcę się w kółko, marnuję czas, nie wiem co robić, naprawdę. A ten tutaj, w niebieskim? Nie wygląda na robotnika, ale... Co obserwujesz? Zbutwiałe deski. Na tych wszystkich lichych okrętach w naszym porcie nadchodzą złe czasy. Im mniej statków kursuje po morzach, tym gorzej żyje się wszystkim na lądzie. Czemu tak twierdzisz? Skoro gildia kupiecka traci swoje okręty i musi zwolnić własnego kapitana, to czy może znaczyć to cokolwiek dobrego? Cenę za tę przeklętą wojnę Myrtańczyków ponosimy my, mieszkańcy Archolos. Nie chcę nawet o tym teraz myśleć i się znowu denerwować. Dobra, tutaj też nic nie ma, kurde. Robotnik, robotnik, robotnik. Obywatel. Obywatel, robotnik. Nie wiem, coś mi się wydaje, że powinno być z tym to gościem. Ale no nic, nam... Hej, ty. Mam dużo spraw na... Nie chcę powiedzieć. Nie wiem. Naprawdę. Marynarz, 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 marynarz. Marynarz i marynarz. Nie no, chyba będzie to trzeba rozkminić jakoś. Pójdę może do Cyrulika dla tego gościa najpierw. Bo to chyba Cyrulik mu pomagał. Tam pod Matejem jest taki jeden, u którego tam niedawno nawet byliśmy. Strażnik Marvin? Zgadza się. Lenard czegoś od... Kurde, znowu drugi mnie zaczepia, że Lenard czegoś potrzebował? To może grubsza akcja jakaś. To wiecie co? Może skoczmy sobie do niego. Jak pamiętam. Jak będę pamiętał, to znaczy jak już nadal to pamiętam o tym, nie? Później znowu zapomnę i będę biegał. Także zobaczymy, co to tam dla nas ma w ogóle. No i przy okazji zaraz do Cyrulika skoczymy. Co tu się w ogóle dzieje? Kochani mieszkańcy miasta Archolot,
szukacie pracy? Brakuje wam grosza? Ludzie Volkera, ja pierdziele. To już któryś raz taka akcja. Doskonała. Mokry i ślisko ręki nam wleciał. Dobra. To był Leonard, tak? Tak. Marvin, jesteś. Słuchaj, jest ważna sprawa do załatwienia. W sam raz dla ciebie. Bez wątpienia. O co chodzi? Wysłałem ostatnio młodzików, bo dostawę żywności z farmy Bermara. Jak możesz się domyślić, coś poszło nie tak, bo ciągle nie wrócili. Ilu ich było? Dwóch. Obaj dopiero co złożyli przysięgę. Pierwszy raz wysłałem ich na misję w teren. Nie spodziewałem się, że coś nie wyjdzie. Jak dużo żywności mieli przywieźć? Jakieś 5 paczek. Całość miała pójść do magazynu, bo Roderich jakiś czas temu kazał mi stopniowo gromadzić zapasy na wypadek większych problemów. Takich jak oblężenie miasta przez orków? Ty to powiedziałeś. Mieli załatwić tylko to? Tak, no skomplikowane zadania zostawiam przecież bardziej doświadczonym. Mam nadzieję, że po tej sprawie Roderich nie każe mi dawać jeszcze prostszych robót żółtodziobom. Dobra, idź ich znaleźć. Nie mamy czasu do stracenia. Przy okazji dopilnuj, żeby dostarczyli tę żywność. Naprawdę jej potrzebujemy. No dobra. Młodziki się pogubiły. Pogubili. Do tej pory nie wrócili. Gdzie ja biegnę teraz? A, do Cyrulika biegnę. Znaczy w sumie skaczę. Bardziej. Figaro. Hej, ty! Ile bierzesz za nastawienie barku? Niewiele. Skromne 70 sztuk złota. Proszę, złoto dla ciebie. Świetnie. Z którym barkiem jest źle? Nie z moim. Płacę za pomoc Rudowi. Jednemu ze stoczniowców. A co, ten skąpiec już nawet z własnych pieniędzy nie może się wyleczyć? Nieważne. Chodźmy, nie lubię tracić czasu. A może... to zadanie może być też powiązane z nim. Czy zechce mi Może coś nam powie, nie? Jak go wyleczymy, choć to jest pracownik. Nie wiem, ale sprawdzimy. Na pewno nie zaszkodzi, a przy okazji będziemy mieli... Zadanko nowe wykonane. Znaczy nowe, kolejne. Bo trzeba to wszystko sobie tak nadrobić, że w trzecim rozdziale myślę już przede wszystkim wykonać zadania, które są już z poprzedniego, czyli z drugiego rozdziału, które sobie tam zostawiłem na później, czyli na trzeci rozdział, bo tam kilka zostawiałem. No i zrobić też no jak najwięcej w sumie tych misji w trzecim rozdziale z trzeciego rozdziału w mieście, nie? Albo może jak się uda, no to wszystkie sobie zrobimy, żeby mieć tutaj naprawdę porządek taki. Trzeba będzie też te okolice wyczyścić. No mamy dużo roboty, naprawdę mamy jeszcze dużo czasu, będziemy musieli poświęcić. Przygotujemy się dobrze na turniej przy stanie łotrów, żeby coś nie coś tam pokazać oczywiście. Chociaż wiadomo, jesteśmy już nawet silni. Troszkę. Ale... zawsze można być jeszcze silniejszym. Niech żyje król! Niech żyje, niech żyje. Sprowadziłem pomoc. Co to za jeden? Gdybyś wyszedł poza obręb portu, znalazłbyś go bez problemu. Zgodził się nastawić twój bark. A ile to będzie kosztować? Zapłaciłem mu 70 sztuk złota. Liczę, że dostanę je od ciebie z powrotem. Co? Bezczelny! Trzeba było utargować niższą cenę, a nie płacić tyle, ile usłyszałeś i jeszcze od starego człowieka domagać się zwrotu. Ale... żadnych ale! Odwdzięczę ci się, ale na pieniądze nie licz. A teraz, przepraszam, nie mogę dłużej czekać z zabiegiem. Nie, czasami mu się po prostu nie chce negocjować, ale... Wszystko? Uhu, dobra, nie było tak źle. Doprawdy? Tak, dobra, czyli teraz mam ci coś dać w zamian. Wypadałoby. Cóż, faktycznie, wypadałoby się odwdzięczyć. O, mam pomysł.
Proszę! Co? To tyle? A czego się spodziewałeś? Gdybyś załatwił mi porządnego lekarza, dostałbyś więcej. Za brak komfortu nie dostaniesz premii. Wspaniale. No 93 zł, no jesteśmy niby 20 na plus, ale ważny jest ten Xpik 700, aż nie? Także spoko. No i chwila. Nic tutaj nie mamy w sumie, nic takiego. Jeżeli chodzi o to zadanie, jeszcze raz muszę się tu przejść. Kurde no. Cholera, no nie wiem, nic nie mam pojęcia co mam tutaj zrobić z tym zadaniem. Hej ty, mam dużo. No to wypad, gościu, nie chcesz mi nic powiedzieć, to wypad. Nie ma nikogo innego takiego. Jakiś taki właśnie typowy pracownik. Nie wiem, kurde, no nie pamiętam tego zadania, zaraz piszę to w internety i zrobimy. Nie no, nie ma co się denerwować, oczywiście. A tu na górze, na murze? Nie no, tutaj to nie ma nikogo. Duster tu przesiaduje. Ty. Kim jesteś? Bardzo zajętym strażnikiem. Nazywam się Duster. Przez większość czasu doglądam armat portowych, ale w razie potrzeby pomagam też obywatelom. Dobra, czyli jak nic. Się masz? Ciągle... Odmaszerować! Czyli nic. Nikogo nie ma, nikogo nie ma, nikogo nie ma. Nie mam pojęcia. Naprawdę, nie mam zielonego pojęcia, co ja mam tutaj zrobić. Hej, ty! Złote i nosy. Może inni pracownicy wiedzą coś więcej. Nie wiem, mam naprawdę każdego po kolei tutaj pytać. Pracownika, każdego dosłownie. Przecież u nich te kwestie są... Hej, ty! Wszystkie identyczne. No nic, nie mam wyjścia. Hej, ty! Sprawdzajmy może faktycznie któryś ma dodatkową taką kwestię. Hej, ty! Na ten temat. Mam nadzieję, że nie jest żadna ukryta kwestia w tym, że pod jak się masz będzie dalej właśnie ta. O tym zadaniu. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Szukajmy, aż w końcu może trafimy na to. Obywatel. Ten gość mi tu nie pasi. Ale też nic takiego nie ma nowego. No i wszystkich tutaj popytałem. I co to ma w ogóle znaczyć, to nie wiem. Może przez to, że mam strój założony? Coś da? Kurde, zębate ziele zjadłem przy okazji. Przez przypadek to znaczy też, ale dobra. Hej. Może teraz do tego pracownika, on jest taki jeden... Taki jeden typowy chyba, hej. Nie? No właśnie, ale tu nic nie ma. Dobra. Nie wiem, pierdzielę to zadanie na razie. Nie mogę już, tyle czasu. Coś mi może wpadnie do głowy, jak nie no to pomogę sobie internetem, chyba że zdążycie mi coś tam jeszcze napisać. Dobra. To nie, tani strażnicy. To też nie na razie, przystań łotrów, ucieczka, kilka gęb, to przystań łotrów, zakopane skarby wśród łotrów. Wieczne odpoczywanie, nie. Medowe lata, moglibyśmy sprawdzić, czy możemy już sobie zakończyć to zadanie. Bo już wkroczyliśmy właśnie w trzeci rozdział, to może... Ale ten strój możemy założyć, to może będzie opcja, że już sobie to zadanie zakończymy z obozu pszczelarzy. No skoczymy jeszcze po tych strażników, powoli sobie będziemy zarobić wszystko, no bo... O, jest golny jest tutaj, elegancko. Hej! Do... Kopalni Gildii Kupieckiej, tu będzie blisko do miodowych lat. Do obozu pszczelarzy. O, i w sumie... Prawie, że idealnie będzie. Bo od razu tak to będziemy mogli się kierować do farmy Bermara. Tak przy okazji, nie? Zobaczyć, co z tamtymi strażnikami się w ogóle odwaliło, bo tutaj... No, jakieś dziwne akcje. Nie wrócili. Jeszcze.
także. Hej, czy miód jest już gotowy? Już miałem zamawiać gońca, by cię powiadomić. Udało mi się pobrać pierwszą próbkę. To jak, sprawdzamy nasze dzieło? Trochę się napracowałem, by mógł powstać. Czas sprawdzić owoc swojej pracy. Czegoś mi w nim brakuje, ale nie jest taki zły. Może gdyby posadzić wśród niebieskiego bzu jeszcze kilka... Na mnie nie licz. No dobrze już, dobrze. Chyba jednak wrócę do produkowania zwykłego miodu. Chciałem powiedzieć, że to mały prezent na osłodę naszej przygody. No ale niestety, zbyt słodki to on nie jest. Tak czy inaczej, dzięki za pomoc. No fajnie. Udało się. Wykonaliśmy zadanie. Czyli wychodzi na to, że po prostu trzeba tutaj przyjść w kolejnym rozdziale chyba. Chyba na pewno i zadanie zostaje zaliczone. No i ten miodek nam daje manę, co nie? Plus 2. Przy okazji coś tam leczy. Czyli 6 many razem dostajemy, bo jeden już mamy miodek zjedzony. No i dobra, możemy zobaczyć sobie, nie? Co tutaj będzie? Ej, są? Znaczy jednego widzę? Aha. O, kogoś przysłali. Może nie jest za późno. Co się stało? Napadli was? Nie. Wracaliśmy z farmy, kiedy nagle z lasu wypadło mnóstwo zwierząt. Mówię ci, nigdy czegoś takiego nie widziałem. Dziki, wilki, ścierwojady, wszystko obok siebie. Wyglądały na przerażone, więc pierwsze, o czym pomyślałem, to tej bestii, którą straszą wieśniacy. No bo co innego mogło przegonić cały las? W każdym razie rzuciliśmy wszystko, co nas spowalniało i chodu. Nie wiem, co z tym drugim, bo zwierzęta nas rozdzieliły. W każdym razie trochę mnie cholera poszarpały. Nie masz może przy sobie jakiejś mikstury leczniczej? Co tu się dzieje? Dostałem 140 expa, teraz 300. Po lewej stronie... W stronę obozu pszczelarzy biegł ścierwojad. Sam. Co tu się dzieje? Tak, proszę. Dzięki. Od razu lepiej. Może jednak się wyliżę. Wiesz, gdzie jest żywność, którą mieliście dostarczyć? Nie wiem dokładnie. Jeden pakunek upuściłem niedaleko tej budy z sianem na rozdrożu. Nie wiem, gdzie jest reszta. Sprawę dodatkowo utrudniają zwierzęta, które nas przegoniły. Pewnie poroznosiły pakunki po okolicy, więc będziesz miał spory obszar do sprawdzenia. Wybaczysz, że ci w tym nie pomogę? Pewnie, że tak. Spróbuj dojść do siebie. Ja ich poszukam. Odmaszerować. O ludzie, jeszcze będę musiał... O ta, jeszcze go dobi mi tutaj. Jeszcze będę musiał to robić za nich, nie wiem. Co tu się działo? W tej chwili co tu się działo? Zobaczcie, nawet krew jest. Nie mam zielonego pojęcia. Ranny ten ścierwojad był, czy co? Co mi dawało expa? Aha, tu nikogo nie ma. Od czego mógłbym dostać expa? Macie jakieś pomysły? Nie ma żadnego przecież przyzwanego potwora chyba w tle. Żeby się wszystko skończyło. Czy może po prostu jak ten strażnik zabił jakiegoś potwora, to może dostałem? Ten drugi to znaczy? Chociaż nie no, gdzie tam? Co ja gadam? Widzę już jeden pakunek, ale... Chociaż to by mogło być to. Że bardzo... Słyszę go? Nie. Kto to jest? Orkowy pies? Cholerne wargi. Jeżeli się nie mylę, to drugie zwierzę to orkowy pies. Przecież to samo. Przecież mają inne ubarwienie. Już tak się nie wymądrzaj. Weź tą leczniczą miksturę. W lesie pewnie jest jeszcze sporo wargów. I orkowych psów. To niezłe. Dobra, ale fajny taki ten motyw z tym. W ogóle to... Ej, może po prostu dzięki niemu dostawaliśmy ten ekspsat, co wy na to? Byłaby opcja? Tak, no jest taka chyba szansa, nie? Dobra. Czyli tak. Ktoś tam z sianem mówił. Czyli niedaleko tutaj, nie? Czy niedaleko tego miejsca pewnie.
Zacznijmy, myślę, że od samego początku tej farmy. Myślę, że to będzie chyba najlepiej. Bo oni, chociaż w sumie poczekajcie. Bermar? O właśnie. Było ostatnio u ciebie dwóch strażników? Owszem. Zabrali umówiony towar i odeszli. A co? Jeśli coś z nim zrobili, to nie moja wina. Jasne, spokojnie. Po prostu wciąż nie wrócili i zostałem wysłany, żeby ich znaleźć. Jeśli nie wrócili, to radzę przeszukać okoliczne lasy. Różne bestie je zamieszkują. Któraś mogła się połasić na pachnące jedzeniem paczki. No to wiemy, ale... Chciałem tak sobie właśnie... od początku zacząć. Czyli idziemy ładnie tutaj. Ścieżką. W ogóle to telekineza możemy sobie zerknąć. I jeszcze chwila. Nie. Nie wiem, coś mi się... z nim... pomyliło widocznie. Dobra. No idźmy sobie ścieżką. Będziemy sprawdzać lasy. Przy okazji używajmy telekinezy. Do sprawdzania. Tam mi coś wskazuje, ale tam to nie idziemy na razie. Chociaż teraz na tym poziomie mógłbym po prostu już sobie, myślę, radzić z tymi potworami. W ogóle tutaj był ten grób? Chyba nie. Z potworami w tym lesie przed Wardal, nie? Ale to nie teraz, nie teraz i tak. Dobra, także lasy. Nie wiem, ile tam czasu jest. Muszę zerknąć. Dobra, jeszcze chwilkę mamy. Także te lasy będziemy przeszukiwać. Musimy się śpieszyć, bo się już robi ciemno. Więc lipa. Wielka lipa. Nic nie widzę. Jak na razie nic nie widzę. Cieniostwór. Próbujemy z nim? Może się w końcu uda. W ogóle... Ej, nie zapisywałem chyba w ogóle, albo bardzo mało. O, jest pakunek kolejny. No dobra, bije nadal mnie mocno, ale nasze hity już wyglądają chociaż. Elegancko. Jeszcze wpis przecież dostałem. No właśnie. Teraz muszę zdecydować, czy warto go budzić z drzemki. No, zabiliśmy go. Także dobra. Teraz transporty żywności z farmy Bermara powinny być bezpieczne. Czyli oni... Nie no, oni tych pakunków mieli mieć 5, nie? Dobra. Jeszcze sobie tutaj tak skoczę tą ścieżką, żeby mieć tutaj potwory zabite. Jak już to tak przy okazji jestem, nie? O, z tym trzecim rozdziałem nam wpadły. Jakieś kretoszczury w ogóle, który mamy? 27. I dużo do poziomu nam potrzeba niestety. Dobra. Tutaj nic. Lecimy w takim razie z powrotem. Pogadamy może z tym strażnikiem. Poczekajcie, bo w sumie dwóch strażników mogliby nieść tylko przecież po dwie paczki, no bo one są dość duże. Ale... Czemu mi się o 5 coś ten... Nie mówił tak Leonard właśnie, że po 5 paczek? Mieli pójść? Aha, to nieźle, że siekierę sprzedałem. Ja pierdzielę. No właśnie, jest kolejna. No... Ej, tam strażnik leży chyba. Wolny pełzacz wojownik? Ej, nie przypominał sobie takich potworów z kronik. No, jest tam strażnik, niestety. Martwy. No, ja się naprawdę wcale im nie dziwię, że nie dali sobie rady. Aha. Nie gadajcie, że ja tam będę musiał wchodzić teraz. Jest paczka. Dobra, ile tych paczek jest? 4 mamy. Czy tutaj przypadkiem nie ominąłem jakieś, jak zacząłem walczyć z tymi potworami?
Czy wziąłem ją? Chyba ją wziąłem. Ale tam... Nie, dobra, chyba tam na końcu mi się... Mogłaby rzucić w oczy? Nie, tu nie wchodzimy. Jeszcze o takiej godzinie. Ej, ale... Tak kawałeczek? O! Dobra, idziemy stąd. Nie o tej godzinie, chociaż klimacik jest. Dobra, uleczmy się. Weźmy na razie miksturę. Albo te dwie mniejsze po prostu jakieś. Czyli jedna jeszcze gdzieś musi być ta paczka. Może po lewej stronie. Jest, właśnie. Znaczy po lewej, no w sumie tutaj. Dobra, mamy to. 5 paczek. Odszukałem wszystkie paczki. A gościu, co z nim? Jest ciemno. Drugi nie żyje, będzie można mu na pewno powiedzieć o tym. Szykuj się. Możemy wracać do domu. No, fajnie, że cutscenka naprawdę. Chociaż jakby on tak miał iść. Pół godziny. Dzięki. Wolno oddychaj i nie ruszaj się za bardzo. Zbędny ruch przyspieszy krwotok. Marvin, jaki znawca, nie? Zbadałem sprawę zaginionego transportu. Świetnie. Co się stało? Twoi ludzie zostali przegonieni przez dzikie zwierzęta. Jeden nie żyje, drugi został ranny. Cholera. Muszę wysłać po nich ludzi. Skąd się te zwierzęta wzięły? Przegonił je polujący cieniostwór. Uciekając, wpadły na chłopaków i porozwlekały ładunek żywności po okolicy. Pozbyłem się go, więc nie będzie nam już sprawiał problemów. Rozumiem. Głupio mi się teraz o to pytać, ale co z żywnością? Odzyskałeś ją? Owszem, bierz. Dobrze się spisałeś. Mogłem od razu ciebie posłać do załatwienia tej sprawy. W każdym razie masz. Twoja zapłata. Dobra. 250 zł. W sumie tam przedtem mówiłem, że nie no, gdzie tam 5 paczek, jak przecież oni po jednej by mogli nieść. Bo wyglądają na duże, tymczasem Marvin bierze 5 naraz paczek. Także spoko. Dobra. Jednak no... O, jeszcze ten coś chce ode mnie. Marvin, jest sprawa. Bardzo poważna. Wręcz wagi państwowej. A to nowość. O co chodzi? Jak zdążyłeś się zorientować, ostatnio na wyspę trafiła spora fala uciekinierów z innych wysp. Wszyscy musieli się tu jakoś dostać, a najskuteczniejsi w transporcie są teraz przemytnicy. Ostatnio jeden z uciekinierów próbował zapłacić Ogdarowi za broń bryłką magicznej rudy. Skąd miał bryłkę rudy? Przyciśnięty powiedział nam, że podczas rejsu zajrzał z towarzyszami niedoli do ładowni przemytników. Otwarli jedną ze skrzyń i znaleźli w środku pokaźną ilość samorodków. Część sobie przygarnęli i teraz wylądowali na Archolos. Musisz znaleźć wszystkich, którzy byli na tym statku i mają przy sobie rudę. Mam latać za jakimiś uciekinierami dla paru bryłek rudy? Tu nie chodzi o same bryłki. Musisz przepytać tych ludzi, czy wiedzą, skąd przemytnicy wytrzasnęli całą skrzynię magicznej rudy. To może być dla nas bardzo ważna informacja. Rozejrzyj się po porcie. Tam zaległo się najwięcej przybyszów. Zwróć uwagę na tych, którzy żyją na wyższym poziomie, niż ich obecna sytuacja mogłaby wskazywać. Ludzie są gotowi zaoferować naprawdę wiele, by posiadać bryłkę magicznej rudy na własność. Wyżywienie obcego w zamian za jedną to dla nich pikuś. No to ciekawe. Bryłek kilka. Kolejne zadanie. Fajnie, dobra, na tym sobie i tak skończymy. Ten odcinek, bo już dużo czasu minęło, także na koniec jeszcze panko do rana i trzymajcie się. Do kolejnego. Cześć.